Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 10. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Komentarz. Teraz Paweł ujawnia, na czym polegało nieporządne postępowanie tych wierzących. Wśród Tesaloniczan byli tacy, którzy nie chcieli pracować. Z tego powodu apostoł przypomina im bardzo prostą zasadę. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Jest to niczym Boże równanie. Brak ochoty do pracy równa się brak jedzenia. Bez pracy nie ma kołaczy. Nie znamy dokładnie przyczyn takiej postawy. Można przyjąć, że to pierwsza euforia powiązana z nadzieją na rychłe przyjście Pana skłoniła ich do rezygnacji z pracy zawodowej. Innej przyczyny można upatrywać w fałszywych naukach i przekonaniach, jakie funkcjonowały pośród tych wierzących. Przy tym należy zauważyć, iż apostoł wspomina swój pierwszy pobyt w Tesalonice. Przypomina odbiorcom listu, że już wtedy nauczył ich tej ważnej zasady. Zatem posiadali nie tylko jego przykład, lecz również wyraźny nakaz w tej sprawie. Czy już wtedy zauważalne były pierwsze przejawy takiego nastawienia? A może apostoł uczynił to w charakterze zapobiegawczym? Nie wiemy. Faktem jest, że w historii Kościoła raz po raz spotykamy się z tego rodzaju postawą. Najczęściej uzasadnia się ją argumentacją, że święci ludzie nie potrzebują zajmować się tak powszednimi zadaniami jak troska o byt codzienny. Mają inne, wyższe zadania i pozwalają, aby inni na nich pracowali. Taka idea jest niezgodna z myślami Boga. Bóg w swojej wielkości zwraca uwagę także na codzienną pracę, która nie jest dla Niego rzeczą zbyt błahą, której by nie warto było poświęcać uwagi. W swoim słowie udziela nam jednoznacznych wskazówek w tej kwestii. Nikt nie jest zbyt święty, żeby nie pracować. Również nasze zadania zawodowe, szkolne czy domowe czynimy starannie i sumiennie w oddaniu naszemu Panu. Z tego wynika, że naszą codzienną pracę powinniśmy wykonywać lepiej i staranniej niż niewierzący ludzie z naszego otoczenia. Każdy, kto jest świadomy swojej postawy przed Bogiem, zawsze będzie pracował pilnie, czy to w pracy zawodowej, czy też w dziele pańskim. Paweł pisze do Kolosan: i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Naszą pracę powinniśmy wykonywać tak, jakbyśmy czynili ją dla Pana, to znaczy jakby On był naszym pracodawcą. Oczywiście, że rzeczami materialnymi nie zajmujemy się ze względu na nie. Nasza praca nigdy nie powinna być celem samym w sobie i odsuwać wszystko inne na dalszy plan. Mimo to dobrze jest, gdy mamy poczucie odpowiedzialności, aby naszą pracę wykonywać tak, jak dla Pana. W wersetach tych chodzi o takich, którzy nie chcą pracować, to znaczy o wierzących, których wewnętrzne przekonanie jest takie, iż pracować nie muszą i nie będą. Werset ten nie znajduje zatem w żadnym razie zastosowania w przypadku starszych lub chorych wierzących, czy takich, którzy stracili pracę. Oczywiście, że w takim przypadku istnieje także niebezpieczeństwo,
iż osoba bezrobotna tak bardzo przyzwyczai się do wsparcia socjalnego, że już nie będzie gorliwie zabiegała o znalezienie miejsca pracy, ale to zupełnie inny temat.